No do 75 minuty wydaje mi się, że gdzieś tam dawaliśmy radę i ten wynik był dla nas korzystny. Później nie wiem, co się stało. Gdzieś jakieś rozprężenie. No i strata trzech bramek, tak, bo tak naprawdę 10 minut przegraliśmy mecz. No i ciężko cokolwiek powiedzieć teraz tak na gorąco. A nie wydaje ci się, że to jest takie déjà vu, że to już tak któryś mecz z kolei niestety wygląda niestety podobnie, walczycie, gracie, a później nagle. No tak, tak to wygląda, że gdzieś tego zwycięstwa nie potrafimy dowieść do końca i wygrać meczu. No tak jak pan mówi, no gdzieś coś za nami krąży, coś na nas ciąży, no jakiś gdzieś tam, nie wiem, pech, no ale dzisiaj możemy się uderzyć w pierś, bo mieliśmy dobry wynik korzystny, no sami gdzieś to roztrwoniliśmy. Powiedz mi, co mówiliście do siebie w szatni? Co mówiliśmy w szatni? No motywowaliśmy się jeszcze, że mamy dobry wynik, ale grać trzeba dalej i trzeba to dowieść. No. Robiliśmy wszystko, żeby tak było. No, tak jak mówię, no, gdzieś rozprężenie, błędy gdzieś znowu się nam przytrafiły, karne i ciężko, tracąc trzy bramki, wygrać na wyjeździe. A teraz w szatni, co teraz mówiliście po meczu? No, ciężka sytuacja. Trzeci mecz z rzędu przegrany. Potrzebujemy punktów jak ryba wody. Nie możemy się wygrzebać z tego dołu, no ale cóż nam pozostaje? Walczyć dalej. Mimo wszystko powodzenia. Dziękuję.